W tym filmie wyprowadzimy sobie wzór na cosinus sumy kątów. Kosinus alfa dodać beta. No i zrobimy to w sposób bardzo podobny do tego, jak postąpiliśmy w poprzednim filmie, gdzie wyprowadziliśmy wzór na sinus sumy. Zaczniemy od takiego samego rysunku. Narysuję sobie te dwa kąty. Tu będzie kąt alfa. Tu będzie kąt beta. No i tutaj dorysuję sobie takie odcinki, żeby mieć kąty proste, żeby mieć trójkąty prostokątne. Tutaj będzie pierwszy, tutaj będzie drugi, tu jest kąt prosty. No i narysuję sobie jeszcze dwie pomocnicze linie. Pierwsza pionowa pomocnicza linia będzie nam potrzebna do tego, żeby mieć trójkąt, w którym ten kąt alfa plus beta występuje. Trójkąt prostokątny zawierający kąt alfa plus beta. Bo ten kąt alfa plus beta to jest ten duży tutaj kąt na żółto zaznaczony. Tak? Czyli to jest kąt alfa dodać beta. No i ta druga pomocnicza linia będzie tutaj. Tu też jest kąt prosty. No i jakoś te punkty muszę ponazywać. Powiedzmy, że ten punkt mi się nazywa A, B, C d, ten się nazywa e i f. No dobrze. No to co to jest ten nasz cosinus kąta alfa plus beta? No to jest stosunek przyprostokątnej przyległej ten kąt alfa plus beta występuje w trójkącie prostokątnym a d f. Przyprostokątna przyległa do kąta alfa plus beta to jest przyprostokątna af no podzielone przez Długość przeciwprostokątnej, czyli przez AD. No i to jest cosinus alfa plus beta. No dobrze, to co mogę z tym dalej zrobić? Jak mogę to dalej przekształcić? Zauważmy, że długość odcinka AF to jest różnica długości odcinka AB minus BF. Czyli mogę napisać tak, że to jest AB odjąć BF. To jest dokładnie to samo. Jak od odcinka AB odejmę odcinek BF, no to mi zostanie długość odcinka AF podzielone przez AD. Dalej, zauważmy, że długość odcinka BF jest równa długości odcinka CE. Czyli AB przepisuję bez zmian, a teraz zamiast BF wpiszę CE, odjąć CE. No i to jest podzielone przez AD. Dalej, mogę ten ułamek podzielić na dwa ułamki. I dostanę różnicę dwóch stosunków: AB podzielone przez AD, odjąć CE podzielone przez AD. No, i mam tutaj jakieś stosunki: AB do AD. AB to jest ten odcinek, do AD no to to jest taki trochę bez sensu stosunek, dlatego że on nie wyraża stosunku boków w jakimś jednym konkretnym trójkącie, bo te boki AB i AD nie są bokami w jednym trójkącie. Ten drugi też jest bez sensu, też jest od czapy, bo mamy CE do AD. No to te odcinki też nie leżą w jednym trójkącie, więc spróbujemy to teraz poprawić. No i poprawimy to taką metodą, że rozszerzymy, ten pierwszy ułamek i ten drugi ułamek przez jakąś długość jakiegoś odcinka. No to jak można poprawić ten pierwszy? Mamy AB i AD. No to możemy rozszerzyć ten ułamek przez długość odcinka AC. Czyli pomnożymy licznik i mianownik przez długość odcinka AC razy AC dzielone przez AD. No i to jest dokładnie to samo co tutaj było. Ten ułamek i ten iloczyn to jest dokładnie to samo, ma dokładnie tę samą wartość, ponieważ jak AC się skróci, no to zostanie nam AB dzielone przez AD. AB dzielone przez AD. Rozszerzyłem ten ułamek przez AC. No, a zrobiłem to po to, żeby mieć stosunki takie, które są stosunkami boków w jakimś trójkącie prostokątnym. Jakie to są stosunki, to za chwilę zobaczymy. Jeszcze zajmiemy się tym drugim. Tutaj ułamkiem, czyli tym. No i jaką tutaj długość można by wprowadzić? Mamy CE i AD. No to dopiszmy tutaj sobie CD. Ok, czyli napiszemy odjąć CE podzielone przez CD, no razy CD podzielone przez AD. No i to. Jest to samo, co tam było na pomarańczowo zakreślone. Dlatego, że jak CD się skróci, no to zostanie nam CE przez AD, czyli dokładnie to samo, co było. No ale teraz CE i CD, CE i CD to jest stosunek długości odcinków w tym samym trójkącie CDE, no a CD przez AD, CD przez AD to jest znowu stosunek długości boków w trójkącie ACD. Teraz, żeby jeszcze dalej tutaj pójść, to musimy jeszcze jedną rzecz bardzo istotną zauważyć. Mianowicie, jaka jest miara tego kąta tutaj. Ja to pokazywałem już w poprzednim filmie, ale teraz to powtórzę. Po pierwsze zauważmy, że ta prosta, która zawiera odcinek AB, jest równoległa do prostej, która zawiera odcinek EC. No i te dwie proste są przecięte trzecią prostą. No więc ten kąt alfa, który mamy tutaj, będzie również występował tutaj. Bo te proste, zawierający odcinek EC i AB są równoległe, więc jeżeli przetniemy te równoległe proste trzecią prostą, no to te kąty muszą być równe. No więc jeżeli tutaj mamy kąt alfa, no to tutaj jaki mamy kąt? No ten kąt musi w sumie z kątem alfa dawać 90 stopni, czyli pi drugich, czyli ten kąt to jest pi drugich odjąć alfa. No i teraz z kolei ten kąt, który tutaj mamy, musi w sumie z tym jasno kątem dawać 90 stopni, dlatego, żeby suma kątów w trójkącie jest 180. Czyli tutaj znowu musi być kąt alfa. No bo alfa, dodać pi drugich, odjąć alfa, dodać pi drugich, bo tutaj jest kąt prosty, no to da nam w sumie pi, czyli tyle, ile jest suma kątów w trójkącie. No dobrze, czyli wiemy, że tutaj mamy kąt alfa. No i to nam będzie potrzebne, żeby obliczyć te stosunki, które tutaj występują dalej. No to obliczmy je. Mamy AB do AC. AB do AC. No to, to jest stosunek w boku w trójkącie ABC. No i to jest stosunek przyprostokątnej przyległej do kąta alfa do przeciwprostokątnej. Czyli to jest kosinus kąta alfa. Dalej. AC do AD. AC do AD to jest stosunek boku w trójkącie ACD. Tu jest kąt prosty w wierzchołku C, czyli AC to jest przyprostokątna, przyległa do kąta beta, podzielona przez przeciwprostokątną AD, czyli to będzie kosinus kąta beta. OK. To były te dwa stosunki. To był ten stosunek, a to jest ten stosunek. Dalej mamy odjąć. No i te pomarańczowe teraz obliczymy. CE do CD. Jesteśmy w tym małym trójkąciku CDE. No i Odcinek CE to jest ten, który leży naprzeciwko kąta alfa. To jest przyprostokątna, naprzeciwko kąta alfa, a CD to jest przeciwprostokątna. Czyli stosunek przyprostokątnej przeciwległej do przeciwprostokątnej to jest sinus kąta alfa. Czyli to jest sinus kąta alfa. No i teraz mamy CD do AD, CD do AD. Jesteśmy w tym trójkącie. ACD, gdzie wierzchołek C jest wierzchołkiem kąta prostego, no więc CD to jest przyprostokątna przeciwległa, zredukowana przeciwko kąta beta, czyli w mamy przyprostokątną przeciwległą podzieloną przez przeciwprostokątną, czyli to jest sinus kąta beta, bo tutaj w tym trójkącie mamy kąt beta. No co, no to wyprowadziliśmy nasz wzór. Mogę go jeszcze przepisać tutaj porządku, że cosinus alfa dodać beta to jest cosinus alfa razy cosinus beta odjąć sinus alfa razy sinus beta. Bardzo ładny, prosty wzór, który wyraża kosinus sumy kątów jako. Kosinusy i sinusy pojedynczych kątów. Kosinus alfa razy kosinus beta odjąć sinus alfa razy sinus beta. Wzór bardzo podobny do tego, który mieliśmy na sinus sumy, no i wyprowadzenie również jest bardzo podobne.